rozmawialiśmy trochę o kwestiach organizacyjnych, zarządzaniu klubem. Przejdźmy może do rzeczy najważniejszej, czyli do podsumowania tego minionego sezonu od strony sportowej. Tak naprawdę regulamin tegorocznych rozgrywek był skonstruowany tak, że wystarczyło zająć 6. miejsce po rundzie zasadniczej, żeby być już pewnym pozostania w lidze, i takie chyba było założenie minimum włodarzy klubu. Natomiast no, na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia i było nie było, no, otarliśmy się no, niemalże o finał, chociaż wiadomo, półfinał z największym potentatem to skazywało nas z góry na porażkę, ale gdyby przed sezonem ktoś powiedział, że będziemy jechali z Unią Tarnów w półfinał tegorocznych rozgrywek, to pewnie niewiele osób by w to uwierzyło. I dlatego właśnie to, co się wydarzyło, wielu ludzi nazywa to sukcesem, a ja tak patrząc perspektywicznie na to wszystko, co mam nadzieję przed nami, nie chciałbym tego tak nazywać, smakuje jeszcze bardziej. Jak sam wspomniałeś, wielu ludzi, i to nawet ludzi no, będących czy tkwiących w żużlu wielu, wiele lat, prezesów innych klubów, fachowców, byłych zawodników, wskazywało nas jako Beniaminka na walkę o utrzymanie. I to stawiano nas w roli jakby z góry skazanego w tej walce na niepowodzenia. Tymczasem jaki był efekt, dziś wszyscy wiemy. Wysokie 4. miejsce, co jak na Beniaminka, jest myślę pozycją dobrą, co najmniej dobrą, żeby nie powiedzieć bardzo dobrą. Bycie bardzo blisko finału, do którego ostatecznie nie udało nam się awansować. I jeśli dziś mówimy o tym, że wystarczyło po rundzie zasadniczej zająć 6. miejsce, aby no, mieć zapewniony pierwszoligowy byt, no to używamy takich słów, które jednoznacznie kojarzą się z czymś, co było bardzo łatwo osiągnąć, a patrząc na to, co przeżywaliśmy przez te ostatnie miesiące rundy zasadniczej i na tą walkę o to, aby w tej szóstce się znaleźć, no to już nie można użyć określeń tak prostych i banalnych. Było to bardzo ciężkie zadanie, aby w tej szóstce się znaleźć i okupione wieloma wyrzeczeniami, no i też ofiarami. Zwłaszcza początek sezonu był niespodziewanie słaby. Myślę tutaj o porażce minimalnej wprawdzie na własnym torze z RKM-em Rybnik i później no już poważniejszej porażce w meczu wyjazdowym w Grudziądzu. Przypominasz sobie zapewne powrót z Grudziądza, kiedy zatrzymaliśmy się w jakimś przydrożnym barze i tam naprawdę były poważne dyskusje na ten temat, co dalej z zespołem i jak to wszystko się potoczy, jak to zorganizować, żeby no nie było klęski wręcz. To, co wydarzyło się 5 kwietnia na inaugurację, tak naprawdę no, sprawiło, że zaczęliśmy mocno zastanawiać się, czy to, co się stało, to była wpadka, czy coś, co można wkalkulować, czy coś, co mogło się zdarzyć, czy miało prawo się zdarzyć, czy to był efekt błędów, jakie popełniliśmy, bo taki scenariusz też musieliśmy zakładać. No, ja nie muszę mówić, co dzieje się w strukturach kierownictwa drużyny, czy w strukturach kierownictwa klubu w momencie, kiedy przegrywa się pierwszy mecz. I to mecz, który, no, no nie oszukujmy się, musieliśmy wygrać, bo inaugurację trzeba wygrywać przed własną publicznością. Kiedy kibice po całej zimie spragnieni żużla przychodzą w liczbie 6-7 tysięcy, jak to było w Gnieźnie, no i dostają w zamian po kilkumiesięcznym rozbracie z żużlem porażkę. Tu już bez względu na to, z jakich przyczyn to się stało, możemy dziś wspominać defekty Mirka Jabłońskiego 2, które odebrały ważne punkty, defekt Mariusza Puszakowskiego i wiele, wiele innych zdarzeń, ale no, faktycznie zrobiło się bardzo nerwowo. A to, co zdarzyło się później w kontekście Grudziądza, już po wypożyczeniu Petera Ljunga, o czym być może porozmawiamy szerzej, faktycznie no, sprawiło, że ten trzeci mecz jechaliśmy z nożem na gardle. Jak się okazało, ta porażka na inaugurację odbijała się tak głęboką czkawką, że
praktycznie tych spotkań z nożem na gardle było znacznie więcej. No właśnie zacząłeś już tutaj, wspomniałeś o Peterze Ljungu, który dołączył do drużyny po tym, no, można powiedzieć, pechowym spotkaniu z RKM-em Rowem Rybnik. A czy mógłbyś przybliżyć tutaj i nam, i Państwu, którzy będą oglądali, oglądają audycję, oglądają dzisiejszy program, przybliżyć właśnie wypożyczenie Petera Ljunga, który, no nie wiem, czy był brany wcześniej pod uwagę, jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia w Gnieźnie, czy to właśnie wyniknęło w momencie tego pierwszego przegranego spotkania? No, sam pomysł zrodził się dość przypadkowo. Peter Ljung był brany pod uwagę w innych klubach, wśród których chyba wymienić trzeba RKM Row Rybnik, bo to oni chwalili się tym, że mają podpisany kontrakt z Peterem i faktycznie mieli, z tym, że no, albo nie zostali należycie poinformowani, albo ktoś coś przeoczył, nie zauważyli jednego ważnego faktu. Peter Ljung miał ważny kontrakt z Tarnowską Unią, wprawdzie klubem, który spadł z Ekstraligi, ale to nie zwalniało obu stron z obowiązującego kontraktu. I krótko mówiąc, obie strony, myślę tutaj o Tarnowskiej Unii i RKM-ie Rowie Rybnik, nie doszły do porozumienia i ten zawodnik no, wakatował. A jak to się stało? Mówię przypadkowo troszkę, bo już po tej porażce z Rybnikiem, pamiętajmy, to był kwiecień, za miesiąc z Okładem mieliśmy zaplanowany turniej. Zadzwonił do mnie Sebastian Skrzypczak, nasz były zawodnik, mój serdeczny przyjaciel ze Szwecji, pytając, czy nie znajdzie się miejsce w turnieju właśnie dla Petera Ljunga. Odpowiedziałem wówczas, no, zostaw turniej, my potrzebujemy zawodnika, zapytaj, czy on nie byłby zainteresowany tym, aby jeździć w lidze w Gnieźnie. No bardzo zaskoczyła ich ta propozycja i ten pomysł, ale faktycznie nie wahali się wówczas zbyt długo. Bodaj tego samego dnia dostałem telefon, że są tym jak najbardziej zainteresowani, pieniądze nie wchodzą w grę, no ale mam załatwić wypożyczenie z Tarnowa, bo to z pewnością mogło sporo kosztować. A poprzednie negocjacje między Rybnikiem a Tarnowem spaliły na panewce z uwagi na bardzo wysokie koszty. Tam już sumy oscylowały w granicach 20 tysięcy euro za wypożyczenie, co jest, jak na wypożyczenie, to są kosmiczne pieniądze. Ale jakoś tak się zdarzyło, że wykonałem telefon do wiceprezesa Pawłowskiego. Powiedziałem, w czym rzecz. Zaoferowałem nawet wprowadzenie do umowy wypożyczenia klauzuli, żeby Peter nie jechał w meczach przeciwko Unii Tarnów. W zamian usłyszałem, że nie ma takiej potrzeby, może zostać wypożyczony za takie, a nie inne pieniądze, zdecydowanie mniejsze niż te wcześniej proponowane Rybnikowi. Oczywiście troszkę musieliśmy ponegocjować, bo one początkowo były nieco większe, ale skończyło się na kilkudziesięciu tysiącach. Z perspektywy czasu godnych tego zawodnika pieniądzach, no i tak Peter Ljung stał się naszym zawodnikiem. Był drogim zawodnikiem, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Głównie dlatego, że nie był, jak wspomnieliście, planowany do budżetu, więc myśmy nie mieli na kupce uszykowanych na niego pieniędzy i trzeba było te pieniądze zdobyć. A zważywszy na to, że no, te koszty były spore, no to nie było łatwo to zrobić, ale no, suma sumaru, myślę, że była to inwestycja, która no, przyniosła pożądany efekt i, no, i była opłacalna, krótko mówiąc.